Będzie jeszcze adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwolnienia i uzdrowienia naszych męskich serc. Panowie, dajmy jeszcze trochę czasu Panu Jezusowi, Matce Bożej, na czynienie cudów w naszym sercu i cudów w relacji ojciec-córka. Niech to będzie kropka nad i, adoracja z modlitwą uzdrowienia. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie wieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki ci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Panie Jezu Chryste, Królu Królów i Panie Panów, Wszechmogący, Wieczny Boże, który jesteś Panem rzeczy niemożliwych, tego popołudnia nasze męskie serca proszą Cię o szczególne doświadczenie Twojej mocy. Tak często, Panie, przyjeżdżamy na nasze spotkania w niemocy naszych serc, unurzani w grzech, z niewiarą, że może być lepiej, że może mi się życie udać, że jeszcze raz mogę zawalczyć o moje małżeństwo, zawalczyć o relacje z moimi dziećmi. Jezu Chryste, Ty jesteś Panem. Ty jesteś lekarzem naszych serc, lekarzem serc naszego małżeństwa, lekarzem serc naszych relacji z dziećmi. Ty jesteś lekarzem. Jezu Chryste, daj nam to przekonanie, że to nie człowiek, ale to przede wszystkim Ty i czas spędzony z Tobą daje przełomy w pojednaniu, w małżeństwie, w pojednaniu, w rodzinie. Panie, gdybyśmy tyle czasu spędzali z Tobą na adoracji Najświętszego Sakramentu, aby wsłuchiwać się w Twoje natchnienia, jak mamy naprawiać nasze małżeństwa, jak mamy naprawiać nasze relacje z dziećmi, gdybyśmy tyle czasu poświęcali Tobie w Najświętszym Sakramencie, ile czasu poświęcamy na szukanie pomocy drugiego człowieka, Ty byś dał nam już dawno łaskę uzdrowienia. Panie, daj nam, naszym męskim sercom, tą determinację w szukaniu odpowiedzi płynącej z Twojego serca na adoracji Najświętszego Sakramentu. Daj nam wiarę i przekonanie, że kiedy każdego dnia zamiast siedzieć w internecie, siedzieć w telewizji, oglądać seriale, mecze i cokolwiek innego, byśmy poświęcili każdego dnia godzinę czasu na adorację, dałbyś nam łaskę uzdrowienia naszego małżeństwa, uzdrowienia relacji z dziećmi, ale my ciągle, Jezu, nie wierzymy. Ciągle nam się nie chce. Szukamy wszędzie pomocy, tylko nie u Ciebie. I za to chcemy Cię przeprosić z całego serca. Za to chcemy Cię przeprosić, że tak naprawdę ciągle tylko połowicznie szukamy Twojej pomocy. Tak, żeby się nie namęczyć, żeby się nie spocić. Najmniejszym wysiłkiem, żeby otrzymać wielkie łaski.
przepraszamy Cię za naszą mentalność, za to, że nie jesteśmy wojownikami o łaskę, że nie potrafimy się poświęcić, nie chce nam się całkowicie zaangażować w walkę o nasze małżeństwa, o relacje z naszymi dziećmi. Jezu Chryste, przepraszamy Cię za to. Chcemy Ci tego wieczoru w sposób szczególny oddać nasze córki, które są przede wszystkim Twoimi córkami, córkami Boga, Twoimi umiłowanymi córeczkami, które Ty stworzyłeś dla siebie i dałeś nam w prezencie, abyśmy je wychowali dla Ciebie. Abyśmy tak ukształtowali w nich Twój obraz, Boże Ojcze, aby one mogły z całą miłością, wiarą mówić do Ciebie, tatusiu, bez lęku, bez wstydu, bez poczucia winy, będąc przekonanymi, że Ty jesteś najczulszym z ojców, ojcem o sercu matki. A tymczasem tak niszczymy naszym postępowaniem obraz Ciebie, Boże Ojcze, w sercach naszych córek, przez nasze postępowanie względem nich. Nie mamy dla nich czasu. Jeszcze raz, wolimy siedzieć w naszych zainteresowaniach, w naszej pracy od rana do wieczora, w telewizji, internecie, meczach, kumplach, alkoholu, a opuściliśmy nasze córki. Nie chcemy się zaangażować. I często lata tego nieangażowania powodują to, że Twoja córka nie chce już Ciebie znać. Że teraz, kiedy wyciągasz ręce, żeby być z nią, ona już nie chce tych rąk. Straciłeś swoją szansę, tato. Przez lata wybierałeś kogoś, coś jako ważniejsze od bycia przy Twojej córce każdego dnia, każdego wieczoru. Jezu Chryste, chcemy Cię przeprosić za to, że zostawiliśmy jako ojcowie nasze córki same sobie, że odstawiliśmy je w ręce mamy, żeby to ona przede wszystkim się zajmowała ich wychowaniem, a my zdezertowaliśmy z bycia jej najważniejszym mężczyzną życia. Jezu Chryste, jak bardzo musimy jeszcze pokutować za skutki, konsekwencje naszych wyborów, tyluletnich wyborów, które teraz obracają się przeciwko nam i niszczą nasze relacje z córką. Jezu Chryste, prosimy Cię teraz o Twojego Świętego Ducha, aby stąpił na nas i wypełnił nasze serca nową determinacją do walki o serce swojej córki. Tato, o serce Twojej córki. Abyś na nowo się w niej zakochał. Abyś na nowo zapragnął być cały dla niej. Abyś na nowo potrafił z determinacją każdego dnia być może przepraszać ją za stracony czas. Przepraszać ją za to, że nie byłeś takim ojcem, jakiego ona oczekiwała. I każdego dnia postanawiać zaangażować całe niebo w wynagradzaniu swojej córce tego, czego jej nie dałeś, a co powinieneś dać jako tata. Kiedy rozpoczniesz pokutę, kiedy całym sercem uniżysz się przed córką,
kiedy całym sercem będziesz ją przepraszał za to, że nie byłeś odpowiedzialnym ojcem. I będziesz każdego dnia starał się wynagradzać jej, przyjmując również na początku trud i cierpienie tego, że ona nie będzie chciała Twojej pomocy, bo jej serce jest już tak zranione Twoim odrzuceniem. Ale masz być wojownikiem. Nie możesz teraz uciec, tym bardziej teraz nie możesz uciec. Musisz być przy niej z całą determinacją. O Duchu Święty, oddaję Ci serca tych mężczyzn, którzy są ojcami, którzy stracili relacje ze swoimi córkami. Oddaję Ci serca tych mężczyzn, którzy za chwilę będą ojcami i za chwilę będą mieli swoje córki. Aby tego wieczoru rozważyli całym sercem, gdzie są, w którym miejscu, czy wypełniają swoje powołanie bycia tatą. Takim tatą, który jest marzeniem ich córek. Duchu Święty, wstępuj teraz w ciszy i umacniaj nasze serca. Dawaj wszelką moc do tego, abyśmy odzyskiwali nasze córki każdego dnia przez moc pokuty i wynagradzania tych grzechów, tych decyzji, tych odejść, które czyniliśmy już może miesiącami, latami. Duchu Święty, uzbrajaj nas mocą z wysoka, teraz, w ciszy naszych serc. Teraz będziemy modlić się przez wstawiennictwo kapłanów. Kapłan jest najpotężniejszą osobą we wszechświecie. Najpotężniejszą osobą we wszechświecie. Który jest uzbrojony w moc Boga Wszechmogącego. Jedyny taki człowiek, który został wybrany przez Boga, aby w pełni dysponować wszechmocą Boga w czynieniu cudów, przełomów i zmian, które zadecydują o życiu wiecznym ludzi, do których został posłany. Dlatego teraz poddaj się mocy wyciągniętych kapłańskich dłoni, mocy kapłana. Niech to będzie modlitwa, która będzie przełomem, szczególnie w Twoich uzależnieniach, które tak bardzo niszczą otwarte serce na łaskę. Proszę kapłanów, aby
stanęli przodem do was, wzdłuż tutaj presbiterium, wyciągnęli nad wami swoje dłonie i będziemy modlić się za was. Panowie, kto potrzebuje, niech położy się krzyżem w całkowitym uniżeniu. Ale twoje serce niech całkowicie podda się tej modlitwie. Twoje ciało niech się podda tej modlitwie. Wyrzeknij się teraz tych uzależnień, tych duchów, tych demonów, tych słabości, tych związań, które powodują, że jesteś słaby, że nie masz siły, aby podjąć walkę. I wyrzekaj się tego i powiedz: Maryjo, w imieniu Jezusa wyrzekam się szczególnie nieczystości w moim życiu, nieczystych myśli, spojrzeń, pornografii, masturbacji, cudzołóstwa, homoseksualizmu. Wyrzekam się mojego lenistwa, egoizmu, egocentryzmu. Wyrzekam się braku poświęcenia się moim najbliższym. Wyrzekam się ciągłego zaspokajania swojego życia ciągłymi nowymi przyjemnościami, szczególnie zmysłowymi. Wyrzekam się tego, Maryjo, w imieniu Jezusa, że jestem przywiązany do tego, żeby było mi ciągle przyjemnie, nie potrafię się poświęcić. Ty wiesz, co zabiera ci czas i dla Boga, i dla twojej rodziny. Ty wiesz, czego masz się wyrzec. Trwaj teraz w tej modlitwie i naprawdę całym sercem nie chciej już tego grzechu. Całym sercem nie chciej już tej słabości. Całym sercem podejmij decyzję, że tu i teraz już więcej nie uczynisz tego grzechu. Tu i teraz podejmiesz decyzję o wielkim powrocie twojego serca do Boga, do twojej żony i do twoich dzieci. Maryjo, połóż swoje dłonie też na każdym z twoich wojowników. Módl się o uzdrowienie ich męskich serc. Uwalniaj ich od zniewoleń, wszelkich uzależnień, które tak osłabiają ich męskość. Maryjo, uczyń ich prawdziwymi żołnierzami w walce o Boga na pierwszym miejscu w ich życiu. W walce o szczególną miłość do żony i do dzieci, do córki. Maryjo, czyń cuda w ich sercach. Niech żaden z nich nie wyjdzie z tej świątyni bez łaski otrzymanej od Ciebie, tej, która jest mu najbardziej potrzebna. I kapłanie, pobłogosławcie wszystkich kapłańskim błogosławieństwem na uwolnienie i uzdrowienie ich serc. Przed tak wielkim sakramentem
upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem stary prawo stąpi w czas. Co nas wysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, Bogu wszystkie podaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak jest.